Cześć! Dryń, 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 dryń. No właśnie, skończyliśmy na tym, że do Wincenta ktoś dzwoni. Dryń, Wincentego. Ach, nie nauczę się. Ach, to Ziuta, no tak. Czyli to nic związanego z historią, no okej. Jezu, jaki on zmęczony. Dobra, weź, nie wiem, umyj się i idź spać. A, bo on do pracy. Aha, tym razem to Szarak. Przypominam, że satelita komunikacyjny będzie przylatywał w nocy nad Bitowem. Aha, tak się nazywa to miasto. Chciałbym także dodać, że stan naszego projektu jest bardzo zadowalający. A to oni razem pracują z tym Szarakiem. Dobrze wiedzieć. I to błędne tłumaczenie tutaj też jest? Że napój? Napój się. No już to raz starczy. Powinienem zadzwonić do Natalii i spróbować ją przekonać, aby dała mi jeszcze jedną szansę. A najpierw do roboty idź. Miliony się same nie zarobią. A, automatyczna sekretarka. No tak. Nie wiem, co zrobić z Natalią. Podejrzewam, że nie odbiera telefonu, tylko odsłuchuje nagrane wiadomości. No i musimy czekać dalej. To zrób sobie. Gotowe danie, jak typowy biznesmen samotny. Korposzczur. Może Natalia wysłała mi e-maila. Pójdę sprawdzić. Najpierw zerzyj coś. Gdzie to masz? A, no tak, masz komputer przecież tutaj. No nie wyślij. A, sprawdź. Masz jedną nową wiadomość. Stenia? Cześć, jesteś chyba facetem, który wie, jak należy potraktować damę. Spotkajmy się w galerii Arkadyjskiej o 18:00. Jestem pewna, że zadbasz, abym się dobrze bawiła. Uwielbiam podarunki? Kim ty w ogóle jesteś? Co to takiego? Jakaś anonsa, kurde. Grzesiek mówił prawdę o tym serwisie randkowym, a sądząc po zdjęciu w jej profilu, ta Stenia to całkiem ładna dziewczyna. Przynajmniej się maluje. W przeciwieństwie do większości tutaj. No i co? No już sprawdziłeś. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi z Natalią, ale myślę, że mnie ignoruje. A możesz wysłać maila do tej Steni? A masz ją w kontaktach? Nie? No przecież już sprawdziłeś. To weź sprawdź jeszcze raz. Serio? Dobra. Pograj sobie w bilard. Czemu nie? Mogę się wystroić i zobaczyć, jak wygląda ta Stenia. Szminka? Znowu masz zmieniać wygląd, ty kretynie. Bum. Po co? Jest dobrze wszystko. Już nie mogę nic więcej zrobić. Chyba, że się uczeszysz na Szaraka. Będzie pięknie. Albo zapuścisz włosy. Specjalnie dla Steni. O, albo kiteczkę sobie zrobisz. Fryzura na Szaraka zawsze spoko. No dobra, ulisz se włosy. Żebyś wyglądał elegancko. Podobno lubi upominki, to dobrze by było, żebyś jej coś kupił. No i co? To chodziło o poprawienie... Dobra, już nie chcę mi się teraz zmieniać tej fryzury z powrotem. O poprawienie wyglądu w lustrze. No dobra, i wejście w szafkę kolanem. Lepiej zapomnieć o Natalii. Ma zamiar mnie unikać z powodu głupiego nieporozumienia, ale ona nie wie, że to jest nieporozumienie. Ona myśli, że ty tylko robisz zakupy. Muszę się pospieszyć, aby zdążyć na spotkanie ze Stenią. Powiedziała, że będzie na mnie czekać w Galerii Arkadyjskiej o 18:00. O, a jest 19:00. Spotkaj się ze Stenią w Galerii Arkadyjskiej. Mam nadzieję, że się nie wkurzy, że idziemy. No. Że i dopiero się wybiera godzinę później. Musiał poprawić wygląd. Jeszcze na taksówkę będzie czekał pół godziny. Ta, o 20:00 dopiero tam dojedzie. No spoko. Ona poczeka, na pewno. No i co? No ja jej nie widzę tutaj. A może? Nie, Teresa Połówka. To jest jakaś dobra dupa. Elżbieta Wyspa. O.
Proszę bardzo. Nawet nie pierwsza twarz. Okej. Ciekawe, gdzie jest Stenia. No pewnie sobie już dawno poszła, bo jest już 2,5 godziny po czasie. Rozumiem, że jest szansa, żeby zdążyć na to. Tylko, że ja akurat nie zdążyłam. Czy to specjalnie tak było? Już jakieś babeczki podrywa. Brzydkie w dodatku. Nie, do domu lepiej idź. A, ta wróciła. Czekaj. No gdzie ona poszła? Pogadaj i idź, jedź do domu. O, nawet się dogadują. Ale pokazaj, że ci się podoba. Jest oczywiście negatywna chemia. Ech. To się dzieje za często. I znowu głodny. A ty nie dojadłeś tamtego. A to nie, to jedz to. Ktoś z was stwierdził, że ma półściankę niepomalowaną, ale ona jest pomalowana. Też myśl... A, bo od środka nie jest pomalowana. No rzeczywiście. Ale wydaje mi się, że to chyba tak miało być. Może jest skąpy i jak czegoś nie widać, to nie maluje. Aha, czyli ja muszę się spotkać z tą Stenią. Obojętnie, którego dnia, byle o 18. Aha. Ale głupie. I ona będzie tak codziennie o 18 sobie szła, dopóki Vincent łaskawie nie przyjdzie. To ciekawe bardzo. Naprawdę? Jak nie pożar, to złodziej? Ale on ma alarm. Jak taki bogaty, to przecież musi mieć. Może ładna pani policjantka chociaż jest. Jak się pani nazywa? Dwururka? Kazimiera Dwururka? Co? Zanim się będzie pani bić? O nie. Jednak nie. Dwururka. Ty masz łuk? Do łazienki? Przecież tutaj już jest cedr. A, ale to jest zamknięte. To ja nie zauważyłam. A to fajnie w sumie. Tylko prysznic masz taki nagi. A, no tak. Dostałeś pieniądze i jest fajnie. W ogóle dobrze ostatnio zauważyliście i ja też miałam pewne wątpliwości przy montowaniu, że ta babka, która podeszła do niego z tym całym spiskiem, to była Alicja Słownik? Słownik. A ta, którą on próbował podrywać, to była Klarysa Bełkot. To były dwie różne kobity. A takie podobne. Ja myślałam, że to była jedna kobita w innym stroju po prostu. I jeszcze do tego one obie były tam na tej parceli i sobie chodziły, a ja nie zauważyłam, że to jest inna. No, ty się szykuj lepiej już do wyjścia. W sumie to może inne ciuchy jednak załóż. Mogłeś sobie kupić jakieś, bo masz takie sobie w sumie. Może taki sweter sobie załóż. Niech będzie. Jak kliknę to jak to wygląda? To taksówka natychmiast przyjeżdża. Znaczy, jest zamówiona, a trzeba czekać znowu pół godziny. Żeby nie było za późno, kolego. Bzium. No nie żryj. Co ty? Przecież najedzony jesteś. Co ty w ogóle masz za pomysły jakieś dziwne? I podeptałeś kwiatki. Bzium. 18:16 już jest, to ile ty jedziesz tutaj? Kurde, jak znowu się nie uda, to ja nie wiem. O, dobra. Idzie. Idzie w sukni. Stenia Perz. Albo Perz. Albo Perz. Nie wiem. Nawet ładna, tylko ma identyczną twarz jak Natalia. Drugą z tego. Drugą twarz ze Stwórz Sima, oczywiście. No i co? No i nie mogę nic z nią zrobić. A jak mi teraz wyskoczy, gdzie ta Stenia, to ja już nie wiem. Powitaj. Przecież gadaliście na ławce przed chwilą. O Jezu, no i co? Halo, Wincenty. Wiesz, lubię mężczyzn, którzy nie boją się używać krochmalu? To
To ubranie musiało strasznie hałasować przy odwirowywaniu? W sensie, żeby mam kupić nowe ciuchy? Tup, tup. No czytasz mi w myślach, Steniu! Tup, 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 tup. Muszę najpierw poznać Stenię trochę lepiej. W sumie ma na sobie swetry, więc to z krochmalem to akurat ma w miarę sens. Chyba. A ja myślałam, że to było część historii, że ty idziesz sobie teraz ciuchy kupić, bo ona ci powiedziała, że masz złe. A ty sobie tylko przeglądałeś, bo ci się nudziło. Te simy. Aha, już się teraz nie lubicie, to fajnie. Poznaj Stenię. Popraw poziom swojego związku. Nie wiem, czy to się uda. Hej, skoro tu jesteśmy, czy masz coś przeciwko temu, żebym przymierzyła kilka ubrań? Pewnie jesteśmy przecież w galerii handlowej, czemu nie? Oczywiście. Stenia jest gold digger. Niestety. Wybacz, że muszę cię o tym uświadomić, Wincenty, ale zdecydowanie tak. No chyba, że ci nie przeszkadza. Serio? Najbrzydszy dres, najbrzydszy ciuch, jaki jest w tej grze, będziesz kupować? No dobra, ten szary jest gorszy. Czy to nie jest śliczne? O, jest tylko jedna odpowiedź, a dla mnie jest okropne. I co ja mam zrobić? O, to ta, Grażyna z Werony, Capulet, Goneril właściwie. To też jest niezłe. U pani. Też może być. No, też myślę, że to jest najlepsze. Już strojga złego, najlepsze to. Pomóż Steni wybrać strój? Bardzo lubię dzieci, Wincenty, a ty? Co? Myślę, że nasze dzieci będą śliczne. Co? Ej, on chyba ma wyjątkowego pecha do tych babek, które za szybko chcą rzeczy. Ta dziewczyna chce tylko moich simoleonów. Wow, szybko się zorientowałeś. Muszę jakoś zakończyć tę randkę. Jak powiedziałby Szarak, pecunia ex machina? Cokolwiek to znaczy. Okej. Okay. Hej, to mój stary kumpel od golfa, dr Max Korzeń. Co? Jedyne, co woli od zarabiania simoleonów, to ich wydawanie. Jestem pewien, że warto przedstawić go Steni. A, jakiś staru gruby. Dobra. I nagle się pojawił w twoich kontaktach, że niby go znasz i lubisz. A nie. Przedstaw Stenia. Pantera, chodź tu. Serio, gwizdzisz na nią? Dzięki za przedstawienie mnie tej uroczej młodej damie. Przy okazji, czy pamiętasz ten nowy grill, który... Serio, znowu prezenty? Co za głupek z tego Maxa. Okej, oni sobie teraz będą gadać. I co, i mam czekać? Nie dogadają się i powie, żebyś spadał z tą laską. Ten gość trochę wygląda jak stara wersja ciebie. Faktycznie, wygląda na to, że tych dwoje pasuje do siebie. Teraz mogę stąd znikać. Okej. No widzisz, wszystkim się układa w życiu uczuciowym, tylko nie tobie. W sumie czekaj, ty, jak już... Boże, co ja... Jak już tu jesteśmy, ty głupku, to weź se kup parę ciuchów normalnych. Pewnie będzie jeszcze taki... Tak jak u Reni było, że ja jej kupiłam, a potem się okazało, że trzeba było kupić znowu. Więc nie będę kupować za dużo. Jakieś koszule czy coś. Weź jakoś normalnie, żebyś wyglądał. O, na przykład takie coś. Albo takie coś. Może jeszcze taką zieloną i... cała reszta to już takie marne. No tak, i wracasz, a tu jeszcze 18 nie ma nawet. A ty jesteś okropnie zmęczony, to idź się O! Rozdział w końcu skończyłam. Okej, okay, bla bla bla. Przedstawiłem ją staruchowi, dobra, okej. Okay. No, serio? Nie, no przecież najadłeś się przed chwilą, ty głupku. Spacić.
Towarzystwo masz w sumie tak sobie. Może zadzwoń do Grześka. O nie, zepsuło się. Kupimy nowe. Jak się z bogatym, to co można innego zrobić? Kupować nowe za każdym razem. Jest to mega nieekologiczne, ale nieważne. Bogacze się tym nie przejmują. No odbieraj ten telefon. Co to? Kto tu znowu? Znowu z twoje pieniądze będą chciały. Hej, widziałam twój profil na dodatkowym... Było tam napisane, że bardzo lubisz restaurację Don Calamari. To także moja ulubiona restauracja. Może wybierzemy się tam dziś na kolację. Tylko ty stawiasz oczywiście. Akurat jesteś głodny. O tak, pewnie coś tam dziś wieczorem. Przypomnij mi, jak masz na imię. Jestem Aleksandra. Aleksandra Gwiazdka. Też no, jakaś nawet fajna, tylko chyba też druga twarz. Halo? Rozłączyła się w połowie? Okej. Okay. Pora na frak! Ua! Ale w sensie, że mam wizytowe się ubrać? Okej. Okay. Kurde, będzie ten. Wystrojony. Pan kotwica. No nie jedz, jak idziesz na kolację, no. Usiądź, dziecko drogie. Na co mam teraz czekać? A. No to po co siedzisz bezczynnie, jak się masz pośpieszyć? O Jezus. Nie ogarniasz życia, człowieku. No nie rób jedzenia, no chodź tutaj. Jezus. Rachunków nie ma. Co to było? Don Calamari? Restauracja Don Calamari. Okej. Bium. Stary, dobry Don Calamari. Zrobiłem swój pierwszy milion, podpisując kontrakt na jednym z tych stołów. Wow. A drugi milion gdzie? A prawie trzeci milion? A, już jest. Ojej. Dobra, ta jest jakaś inna. Może być nawet. No, cześć. Co? No i nic z tego nie wyszło? Ale przynajmniej byłem w swojej ulubionej restauracji. O czym ty mówisz, człowieku? Przecież ona tu jest. Co ty? Co ty, idiotą jesteś? Powitaj. O Jezus. Ja już nie mogę z tymi simami. No idź tam. Jezus. Kawa u Dona jest po prostu fantastyczna. Taka sama jak wszędzie indziej w simach, ale okej. Okay. Bla, zapraszam na filiżankę. Cześć, jestem. Jak zwykle przerwała cię w pół zdania. Larysa! O, to jest bardzo cięta kobita. Ale ona cię zapraszała podobno, a ty masz co sam zamówić? Z tą całą zmianą czasu to kawa to jest dobry pomysł. Alarm pęcherza! Ja raczej powiedziała, że nie pęcherza, tylko tego drugiego, jeśli chodzi o picie kawy. Coffee makes me poop. Biegu. No właśnie. Gazetę nawet ze sobą wziąłeś, nieźle. A może tutaj mają? Jak miło. Wygląda na to, że... Aha, już nie doczytałam. O Boże. A co ona robi w kuchni? Nieładnie tak w Co? Co ona tam odwaliła, ta Samantha? O co tu chodzi? Ta 8 kaw wypiła i już się cała trzęsie. O Jezus. A ty się nie trzęsiesz. Bo ci przerwałam picie kawy, bo musiałaś kupę. Ja bym, szczerze mówiąc, wzięła stolik, bo jeść. Masz ładne włosy. Przypomnij mi swoje imię, proszę. Czujesz zapach tego jedzenia? Robię się głodna. Dobra, no. Przydałby się stolik. A to jest niby sukienka wizytowa według ciebie? Okej. Okay. Ale tu jest jakieś żarcie czyjeś. Nie mogę z tego, jak ona się trzęsie. Wszystko wygląda tak dobrze. Może będziesz
tak miły i zamówisz coś dla nas obojga, ale moglibyście wziąć ten talerz stąd. Danie dnia. Zamów dla wszystkich. Albo weź danie dnia, tylko że nie wiem, czy wtedy się zamówi dla obojga. Dobra, zamów dla wszystkich. Boże, jakie dziwne nazwy. Nie wiem, krewetki skropione cytryną. Ale weźcie to. Aha, to fajnie. I to akurat były te krewetki. Co za traf. Serio? Naprawdę? Wypiła dwie kawy i jeszcze zasnęła w jedzeniu. Co oni jej tam wsadzili? O co chodzi w ogóle? I tobie naprawdę nie idzie randkowanie za dobrze. A to jest Don Calamari, o siema. Panie Kotwica, bardzo mi przykro, że pański pobyt w restauracji... O Boże, znowu prezenty. Proszę przyjąć ten wyjątkowy ekspres do kawy. Oczywiście ekspres do kawy trzeba było dostać, bo nie byłoby historii bez tego. Jedzenie było wyśmienite jak zawsze, nie jestem pewien, co się stało. Rozmawiamy sobie, a tu nagle ona zasypia. Do zobaczenia, Don, wracam do domu. Pośpiesz się, bo Ziuta dzwoni. No, ten ekspres do kawy jest naprawdę ładny. Okej, randki internetowe to nie jest twoja działka. A nie, to nie Ziuta. O! Że niby on myślał o Natalii cały czas, a ni razu nie pomyślał, ale okej. To jeszcze w domu sobie coś zjedz. Te prezenty trzeba ten. O kurde. Jaki konkret ten ekspres, rzeczywiście. To jest idealne miejsce. Też chcę taki, ej. Akurat ekspres do kawy ci się mega przyda przy tych zmianach czasu. O, idealne miejsce na grill też jest, oczywiście. Wszystko zostało przewidziane. A to co? A, to ta lampa! Tam z wysp Tiki, czy coś tam. Dobra, niech będzie. Fajnie, że jak śmierdzi w tym mikserze, to nie można posprzątać tego, tylko trzeba najpierw wznowić przygotowania, a potem dopiero posprzątać można. To też jest zepsute? No nie. Fujka, nie gotuj tego już. A jakbym teraz do Natalii zadzwoniła? O, rozmawiaj. No i rozmawiamy, i co? Tak, chyba gra tego nie przewidziała. Jeszcze do tej wyspy zadzwoń, czemu nie? No tak, zrobił sobie 3 razy płatki i już mistrz gotowania. No, niedługo weekendzik. Niedługo wolne. Jeszcze dzisiaj tylko do pracy idziesz. Czy to jest Elżbieta Wyspa? Ona z tobą pracuje? Dobrze wiedzieć. Może uchronię się przed kolejnymi katastrofami na randkach, zostając dziś w domu. Tak chyba będzie bezpieczniej. No akurat masz dziewczynę u siebie i Grzesiek przyszedł, to chyba nie było do końca trafione. Wincenty, jeśli zamierzasz dziś siedzieć w domu, mógłbyś przynajmniej urządzić imprezę. Rozmawiałem wczoraj z Natalią w kręgielni. Myślę, że jest gotowa dać ci jeszcze jedną szansę. No wczoraj rozmawiali przez telefon, więc to nawet ma sens. Stary, powinien zaprosić też Aleksandrę. Myślę, że ma oko na twojego kumpla Grześka. No tak. Poza tym jesteś mi to winien, skoro gadałem zamiast ciebie z Natalią. Teraz dopiero do mnie dotarło, że przecież Samanta tam coś w kuchni kombinowała i ona pewnie podtruła tę Aleksandrę. Teraz dopiero mi się jakoś tak skojarzyło z tym geniuszem. Dlaczego nie ma urządzić przyjęcie? A, bo ja mam po prostu zaprosić Aleksandrę i Natalię, okej. Zadzwoń Sim, zadzwoń Sim. No i Ela przy okazji też z nami posiedzi. To włączmy jakąś muzyczkę. Tamta niech sobie tam gra. Przebrała się już, czuje się jak u siebie. Wszyscy do basenu? Bardzo ładnie. Nadal się trzęsie. Aha. Tylko nie wskakuj na niego z tym wielkim brzuchem. O Jezu, blisko było.
No według chemii rzeczywiście Natalia jest najfajniejsza. Ojej. A ty co? Spadaj mi stąd. Co ty odwalasz? Tej imprezie przyda... Włącz mi jakąś muzykę i do tańca. Właśnie była włączona i powinieneś się już zorientować, że się wyłączyła. Ech, ta gra nie przewiduje moich ruchów zdecydowanie. Nie pozwolę, aby zepsuty magnetofon zrujnował tak udaną imprezę. Gdzie jest moja magiczna czapka Majsterkowicza? No nie, to mi się... Co? Serio? Dopiero wyszedłeś z basenu. Na pewno cię na śmierć ten... Weźmie. No nie, no czy ty jesteś jakiś nie... Czy ty myślisz, człowieku? No właśnie. Przecież to było natychmiast do przewidzenia, ty. No i co? I po tobie. Z basenu wychodzisz i idziesz z elektroniką się bawić? Co ty? Nie klawo? Kto tak jeszcze mówi? Tylko nie próbuj dalej naprawiać, bo ja nie. Nie ręczę za siebie. Ani za twoje dalsze życie. Widziałem tam Samantę Vincenty, to ona musiała wcześniej uszkodzić twoje radio. Hihihi, heheszki. No to musiała namówić tę dziewczynę w parku. No wow. Wow, szybko. Widzę, że nie tylko ja mam spóźniony zapłon tutaj. Serio? Poważni dorośli mężczyźni. Cóż, radio nadal jest popsute, wiem. Zaśpiewam Natalii. To o wiele lepsze niż muzyka z magnetofonu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A, ona jest teraz na tym, to w sumie ten. To jest tak fajnie. I ty jesteś ubrany, a ona nie? Te oczy zielone oszalałem. Pięknie. No i co? Ulala. Co tu się porobiło? No i co dalej? Tup, tup, tup. Aha, idziesz zjeść. Tup, 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 tup. Całuje mnie czule, no ładnie. Mua. No ładnie. No i pewnie to mi popsuło całą historię, bo pierwszy pocałunek będzie miał być dopiero później. Ale okej. A już był. Porażenie prądem. Było świetnie, ale jutro mam ważny dzień. Muszę skończyć tę imprezę i wyspać się trochę. Pożegnaj się ze wszystkimi. I się pocałują oczywiście. Na pożegnanie też. A nie. Okej. Halo, Vincenty, tu Szarek. Zdobyłem dowody świadczące, że Samantha próbuje nakłonić Janka do szybkiego ślubu. Najwyraźniej chce przejąć bitę tak samo, jak chciała zdobyć JCN. A to jedna. Co znowu za przesyłka? I znowu se wlazła do domu. Co ty tam znowu dostałeś? Wspaniała impreza. Okej. Okay. Aha. Bar. A gdzie ty ten bar masz, przepraszam, cię wstawić? Tu ci idealnie pasuje, ale przecież to nie... Nie mi... Chyba, że to ma tak być tu. Ale nie sądzę. Ale nie wygląda wcale tak źle. Parę krzesełek. Albo nawet nie. Tylko, że ekspres trzeba tutaj. Tak idealnie, żeby domknąć kuchnię. Tylko, że przydałoby się... A, tutaj jest półścianka niepomalowana. No proszę. Dlaczego jutro masz ważny dzień, jak jutro jest sobota? No dobrze, no to myślę, że to wszystko na dzisiaj. Śni o sobie, co za egoista. I o jakiejś starej, brzydkiej babie.
A o Natalii to ja nie razu nie pomyślał. Ale bardzo zakochany. No, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę dziwne rzeczy się w nim działy dzisiaj. Ale miejmy nadzieję, że teraz już... O, no proszę. Że teraz już się rzeczy dla Wincentego będą w miarę układać i w ogóle. I tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli chcecie. Oczywiście się niczego nie zmuszam. I widzimy się w następnym. Pa!